Dobry wieczór Państwu. Witam w to piękne, świąteczne popołudnie. Czy zauważyli Państwo, że w naszym studiu nie wyrosły choinki, ale wyrosły kaktusy? Kaktusy pojawiły się dlatego, że przeniesiemy się za chwilę do Ameryki Południowej. Skąd przyjechała do nas najpopularniejsza chyba w tej chwili zagraniczna aktorka w Polsce. Czy zauważyli Państwo, że tak jak te kaktusy trudno odróżnić od siebie, tak trudno odróżnić od siebie te pięć pięknych dziewcząt, które siedzą tutaj koło mnie? Są to sobowtóry Natalii Oreiro, które wygrały konkurs organizowany przez tygodnik Halo. Ja oczywiście, drodzy Państwo, nie muszę przypominać, że Natalia O jest znana z bardzo popularnego serialu, który emituje właśnie Telewizja Polsat pod tytułem Zbuntowany Anioł. I za chwilę, proszę Państwa, ją przywitam. A przywitam ją razem z moim ulubionym zespołem. Zespołem, który gra dzisiaj dla nas w powiększonym składzie. Witam Was także serdecznie. Sala Berbent. Pero sé que moriría
specjalnie dla państwa, Natalia Oreiro. Kiedy obudziłem się dzisiaj rano, uświadomiłem sobie, że miałem w nocy bardzo piękny sen. Ale zanim ja opowiem swój sen, to chciałem się spytać, czy tobie podczas tej jedynej nocy w Polsce dzisiaj coś się śniło? Ty mi się śniłeś. Naprawdę? Nie, to nieprawda. Nie, bo pomyślałem sobie, że przyjechałaś do kraju, który jest bardzo zimny. To znaczy, akurat nie ma teraz śniegu za oknem, ale na pewno słyszałaś o Polsce, że to jest zimny kraj, że chodzą tu białe niedźwiedzie po ulicach i na pewno doznałaś jakiegoś szoku, że jednak jest ciepło. Wczoraj publiczność nie chciała cię wypuścić, abyś mogła zobaczyć Stare Miasto w Warszawie. No tak cię ludzie kochają i po prostu nie chcieli cię wypuścić z samochodu. Takie były tłumy. I sobie pomyślałem, że po takich przeżyciach musiałaś mieć jakiś sen. Co się śniło w Polsce Natalii Oreiro? Sí, la verdad es que me sorprendí mucho porque rzeczywiście jest tu bardzo zimno, ale kiedy wyszłam na spacer po mieście i za każdym razem, kiedy opuszczałam hotel, idąc na jakieś spotkanie, wszędzie byłam gorąco przyjmowana, dlatego tak naprawdę nie czułam chłodu. Rzeczywiście coś mi się śniło, ale cały czas tutaj jestem w nostalgicznym nastroju. Przypomniały mi się bowiem czasy, kiedy byłam małą dziewczynką i mieszkałam u babci. Obok mojej babci mieszkała pewna Polka. Miała na imię Tekla i bardzo często opowiadała mi o waszym kraju. To była Polka? To była Polka? Tak, ale nie mówię o mojej babci, tylko o jej sąsiadce. Ta pani opowiadała mi o Polsce, podarowała mi lalki, które przywiozła ze swego kraju. Dlatego, kiedy tu przyjechałam, poczułam wielkie wzruszenie, bo przypomniało mi się moje dzieciństwo. Jeszcze jedna ciekawostka związana z waszym krajem. Jedna z moich koleżanek, która tu ze mną przyjechała, teraz siedzi tam, gdzieś na widowni i ona ma babcię Polkę. Już do niej dzwoniła. Ja też się wzruszyłem dzisiaj, ale właśnie kiedy się obudziłem, dlatego że mój sen był taki. Otóż śniło mi się, że jestem w jakimś basenie, w jakiejś wodzie i płynę. Potem uświadomiłem sobie, że to nie jest basen z wodą, ale ocean spokojny. I kiedy tak wiedziałem, że już nie mam szans na ratunek, nagle zobaczyłem wyspę. Zobaczyłem wyspę, a na tej wyspie był taki wielki neon, no taki wielki jak ten tutaj. I na tym neonie były takie słowa. A i latan. Obudziłem się, napisałem sobie to słowo na kartce. I okazało się, że jest to słowo Natalia, tylko czytane odwrotnie. Al revés? Odwrotnie. A więc tak naprawdę nie ja śniłam o tobie, ale ty o mnie. Kiedy już dopływałem, obudziłem się. Na! Ale nagle się okazało, że siedzę tutaj przed tobą. Kilka dni temu obejrzałem ostatni odcinek twojego filmu, Zbuntowanego Anioła. I muszę powiedzieć, że tam mnie zaskoczyła pewna rzecz. Dlatego, że ja wiem, że jesteś pomysłodawczynią tego filmu i tam ten człowiek, który gra twojego narzeczonego, ten Iwo, to ty go bardzo kochasz, prawda? Ale on ciągle cię zdradza z jakąś kobietą. I słuchaj, czy to jest, no właśnie, czy to jest dopuszczalne w Argentynie, żeby on tak ciągle szedł do łóżka z inną kobietą, a ta biedna jego ukochana akceptuje to ciągle? No, nie akceptuje. Iwo to lekkoduch i tyle. On cię ciągle zdradza. Tak, wiem, ale taka jest miłość. Początkowo miałam pomysł, żeby mu dać nauczkę, ukarać go jakoś. Ale dlaczego ona go nie zostawi? Dlaczego? Bo umiera z miłości do niego, bo jest przystojny, to jest telenowela. My kobiety jesteśmy stworzone, by cierpieć. A może ona jest z nim dla pieniędzy tylko? Nie, to nieprawda. Ona w końcu okazuje się właścicielką tego całego majątku. A, i my tego jeszcze nie wiemy. O, zdradziłam zakończenie. No dobrze, dobrze. W tym serialu bardzo często Milagros rozmawia z Panem Bogiem.
Ale Milagros rozmawia z Panem Bogiem w sposób taki zupełnie inny. U nas w Polsce się tak z Bogiem nie rozmawia. Fierika. No, może kiedyś w XVII wieku tak rozmawialiśmy z Panem Bogiem, ale ona mówi do Pana Boga tak. I co ty mi robisz? I co ty mi robisz? No, kończy się przyjęcie, może zostawię ci jeden kieliszek wina. Więc czy w Argentynie to jest powszechne, że Pan Bóg jest raczej odbierany jak przyjaciel, bo u nas Pan Bóg raczej jest odbierany jako ten, kto wzbudza respekt, kto wzbudza strach. Postać, którą gram, ale i ja osobiście wierzę, że Bóg wcale nie musi być gdzieś daleko, poza naszym zasięgiem. Wprost przeciwnie. Przecież Bóg jest naszym przyjacielem. Dlatego powinniśmy z Nim rozmawiać właśnie w taki sposób, jak z kimś bliskim. Dlatego zwracam się do Niego w żartobliwy sposób. Mówię, cześć, jak leci? Wytłumacz mi, jak to możliwe. Chcesz trochę wina? Chcę, żeby i on był zadowolony, może wtedy... Ale czy ona jest wyjątkiem? Czy jej postawa jest wyjątkowa? Czy to jest taki naturalny stosunek Argentyńczyków do Pana Boga? Tu nie chodzi o to, czy akcja dzieje się w Argentynie. Postać Milagros jest naprawdę wyjątkowa. Chciałabym, żeby na świecie było więcej takich jak ona. Wtedy nie otaczałoby nas tyle hipokryzji. Aha. Ja muszę powiedzieć, że w tym serialu w Zbuntowanym Aniele jest wszystko, czego człowiek potrzebuje. Mianowicie jest kobieta wieczna dziewica i mężczyzna wieczny macho. I to jest to, co ludziom się podoba. Ale jeśli chodzi o argentyńskiego macho, to ja słyszałem, że argentyński mężczyzna nie pije mleka, ponieważ mleko piją dzieci, natomiast macho nie pije mleka i nigdy się nie splamił piciem mleka. Ale to nieprawda. Na śniadanie je krwisty bewsztyk, na obiad krwisty bewsztyk i na kolację krwisty bewsztyk. Czy to jest prawda? Generalnie biorąc, my w Argentynie jemy dużo mięsa. Mamy doskonałe bydło hodowlane, a nasze krowy nie są szalone. Mamy też wiele pastwisk. No, u nas tak. Tak więc Argentyna słynie ze swojej wołowiny, ale ta historia z mlekiem to nieprawda. Znam wielu macho, którzy piją mleko. Piją mleko. A kobiety też jedzą mięso. Też. I ty też jesz mięso? Krwiste bewsztyki je Natalia Oreiro? Oczywiście, mięso pieczone, żeberka, mięso pod każdą postacią. Miałam taki okres w życiu, że na krótko zostałam wegetarianką, ale szybko stwierdziłam, że za bardzo lubię mięso i wróciłam do niego. Ja też byłem przez jakiś czas wegetarianinem, ale ciągle głodny chodziłem. Ciągle chodziłem głodny, naprawdę. I w dzień byłem wegetarianinem, a w nocy się budziłem, jak nikt nie widział, szedłem do lodówki i jadłem salami. No nie! A jaka jest ulubiona potrawa Natalii? Lasagna, makarony, czyli kuchnia włoska. Teraz rozumiem, dlaczego jest w tobie tyle pozytywnej energii, bo podobno makaron zawiera w sobie takie składniki, które powodują, że człowiek jest bardzo pozytywnie nastawiony do świata. Od makaronu jest dużo energii. I nie tylko energii. Ale twoja pupa jest piękna. Twoja pupa jest piękna. Dobrze, jestem pewnie czerwona jak mój strój. Like my dress. Jak widać tutaj także w naszym studio, jesteś nieprawdopodobnie popularna. Muszę ci powiedzieć, że w moim programie gościła i Sophia Loren, i Richard Chamberlain, i oni nie wzbudzili takiej nieprawdopodobnej reakcji. No jesteś pierwszą osobą, która sprawia, że ludzie albo płaczą, albo krzyczą serio, poważnie, oczywiście. Czy nie zazdrości czasami życia takim zwyczajnym, przeciętnym dziewczynom, które nie są popularne, ale mogą ze swoim chłopakiem pójść do jakiejś małej kawiarni, do jakiegoś małego bistro i spędzić sobie wieczór i nikt ich nie nagabuje? Czy nie zazdrościsz czasami tym dziewczynom? Raczej zazdroszczę im chłopaka, którego mają, a nie wizytę w kawiarni. Nie masz. Nie. Szczerze mówiąc, chwilami zazdroszczę im tej anonimowości, ale zdaję sobie sprawę, że to konsekwencja pracy, jaką wykonuję. Tak więc akceptuję wszystko, co dobre, a z tym, co gorsze, też muszę się jakoś godzić. Przytoczę pewną anegdotę. W Izraelu za każdym razem, kiedy wysiadałam z samochodu, żeby przejść do hotelu, przed wejściem zawsze czekało tam na mnie co najmniej 200 nastolatków i wszyscy pchali się w moją stronę. Musiałam mieć bardzo dużą ochronę, która ich odpychała, robiąc mi przejście. Nie podobało mi się zachowanie ochroniarzy i pewnego razu powiedziałam, żeby nie odpychali tak tych dzieci. Zgodzili się i stanęli z założonymi rękami. I nagle zobaczyłam, że zostałam bez bluzki. Wtedy dopiero doceniłam rolę ochrony. Ale tę bluzkę rozerwano, czy ją ściągnięto? Nic pod nią nie miałam, ona po prostu nagle zniknęła. Czy o takiej... Tej ci nie oddam.
osiągnęłaś wszystkie sukcesy i właściwie cały ten szczyt, nie tylko argentyński, to co będzie dalej? Jak sobie wyobrażasz siebie za lat 10 albo 15? Oczywiście, kiedy byłam mała, marzyłam o tym, by coś osiągnąć. Zostać aktorką, piosenkarką czy projektantką mody. Ale nie miałam pojęcia, co tak naprawdę mnie w życiu spotka. Wiem, że zrealizowałam swoje marzenia z nawiązką. Jestem tym zaskoczona i poruszona. Ale wierzę, że czeka mnie jeszcze wiele ciekawych doświadczeń w moim zawodowym życiu. Jeśli teraz, w wieku 23 lat, powiem sobie, że już wszystko osiągnęłam, to byłby raczej powód do smutku, a nie radości. Mam nadzieję, że czeka mnie jeszcze długa kariera, a za 10 lat, jeśli Bóg pozwoli, będę już miała własną rodzinę i dzieci. Po 30 roku życia chciałabym zwolnić trochę tempo pracy. Nie mówię o wycofaniu się z zawodu, ale obecnie żyję bardzo intensywnie i nie mam nawet czasu, żeby planować małżeństwo i dzieci. Teraz korzystam z życia, ale w przyszłości pomyślę też o rodzinie. Moim największym marzeniem jest kupienie sobie wyspy. Ale mam nadzieję, że kiedy kręciliście film, którego my w Polsce nie widzieliśmy jeszcze, twój pierwszy pełnometrażowy film Un Argentino en Nueva York, i czy kręciliście ten film w Nowym Jorku? Tak, oczywiście. No to mam nadzieję, że wieczorem po zdjęciach może poznałaś kogoś ciekawego w Ameryce. Akurat wtedy miałam narzeczonego, ale poznałam wielu przemiłych Amerykanów. Co więcej, od wielu lat uczę się angielskiego, ale mam kłopoty z płynnym porozumiewaniem się. Pewnego wieczoru jeden z techników z ekipy filmowej miał urodziny. Wypiłam trochę i rozgadałam się na całego. Następnego dnia ludzie, z którymi rozmawiałam, chcieli kontynuować rozmowę, a ja nie potrafiłam wydusić z siebie ani słowa. Nic nie pamiętałam, bo tak się napiłam. Wody. Wody? Nie wody. Zazwyczaj nie piję alkoholu, bo nie lubię, ale to było przyjęcie, ktoś mnie poczęstował, wypiłam ze 4 tequile. W rezultacie mówiłam po angielsku tak płynnie jak Madonna. A ja uwielbiam tequile z takim przecierem truskawkowym. Och, Margherita Strawberry, fantastyczna, fantastyczna. Ale czy, bo mówimy o filmie, który był kręcony w Nowym Jorku, czy w Argentynie Ameryka, czy Argentyńczycy tak samo kochają Amerykę i Stany Zjednoczone jak Polacy? Bo kiedy u nas się robi badania, kogo Polacy lubią najbardziej, to się okazuje, że Amerykanów. Czy w Argentynie jest taka sama fascynacja Stanami Zjednoczonymi? Nie jest tak samo. Muszę zaznaczyć, że ja pochodzę z Urugwaju, tylko mieszkam w Argentynie. Tak, wiem. Generalnie Amerykanie są sympatyczni, ale jednocześnie mało otwarci i spontaniczni. Kiedy przyleciałam do tej części Europy, pomimo odległości między naszymi krajami, tutaj podoba mi się o wiele bardziej. Ja proponuję, żebyśmy na chwilę przerwali tę rozmowę i powrócimy do niej po przerwie na reklamę. Zapraszam, bo będzie jeszcze ciekawiej z Natalią Oreiro. Wracamy do rozmowy z moim gościem specjalnym w dzisiejszym programie, Natalią Oreiro. Mówiłaś o Urugwaju. Czy w Urugwaju nie są troszeczkę zazdrośni o to, że robisz karierę w Argentynie, że stracili taką utalentowaną, piękną dziewczynę? Tak naprawdę wcale mnie nie stracili. Wprost przeciwnie. Osobiście próbuję, oczywiście nie roszcząc sobie do tego żadnych praw, być ambasadorem swojego kraju. Urugwaj liczy sobie 3 miliony mieszkańców. Wśród nich jest wielu wspaniałych artystów, ale niewielu z nich ma szansę pokazać to, co robi za granicą. Wielu ludzi nawet nie wie, gdzie leży Urugwaj. Mam nadzieję, że przybliżam swój kraj światu. Mój ostatni teledysk został nakręcony w Urugwaju. Piosenka nazywa się Rio de la Plata i pochodzi z mojej drugiej płyty. To ja mam takie pytanie, skoro powiedziałaś, że jesteś ambasadorką, czy pani mogłaby chociaż przez miesiąc pracować w ambasadzie w Warszawie? Tak, chętnie, ale nie znam się za bardzo na polityce. Ja też nie. Dobrze, tak bywa. Na koniec mam takie pytanie, bo ja teraz, znaczy nasi widzowie są na etapie tego, że matka Iwo oddała jego akcję synowi swojego brata. Ja wiem, że nie możesz zdradzić finału tej telenoweli, ale czy ona odzyska tę akcję dla Iwo?
Sama nie pamiętam. Odzyska? Tak, ale mogę powiedzieć wam więcej. Tak, tak, słucham. Słucham. To ja będę oglądał, a ponieważ rozumiem, że każda telenowela dobrze się kończy. Tak, ale jej zakończenie jest bardzo zabawne i będzie naprawdę śmiesznie. A co zrobimy, żeby koniec naszej rozmowy był bardzo zabawny? Może dokończymy twój sen? Ale do tego musisz wstać. Okej. Możemy się pożegnać tak, jak to robi moja bohaterka w serialu. Sen się kończył tak. A teraz moje pożegnanie. Musisz robić to samo, co ja. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.